Pierwsze testy, dobrze pamiętamy o tym, jak one wyglądały. Pietrow siedział w garażu, nie mógł wyjechać, były jakieś rzeczywiście problemy techniczne, a drugiego kierowcy nie było, bo tam raz był zakontraktowany ten, raz Senna, raz i jeszcze nie było wiadomo. I wydaje mi się, że, że ilość okrążeń, rzeczywiście Radek ma rację, jest dużo mniejsza niż Ferrari, jest dużo mniejsza od kilku innych zespołów, ale to nie zmienia, chyba, chyba, no tak naprawdę to, to jest trochę wróżenie z fuzów. To nie zmienia, chyba. Ogólnego wrażenia, że, mm, że Renault Lotus y, jest zadowolony z ostatnich testów tak, jak je przejechało. Tam nie ma skarg, że coś nam nie wyszło. Pietrow, który mówi, że jeszcze niedawno myślał, że samochodem nie da się jeździć, nagle mówi: y, Że to złom. Kurczę, tak, nawet sobie. tak. Kurczę, nawet nie wiem, czy będę nim wygrywał, ale to nie jest złom. Nie wydaje mi się, by była to tylko pijarowska y, zasłona. Y, Zgadzam się z Radkiem co do tego, że, że McLaren ma takie możliwości techniczne i taki know-how i takich wspaniałych ludzi w fabryce, że oni wcześniej czy później doszlusują. Red Bull, Ferrari, Renault, McLaren, Mercedes pewnie też, czyli tak naprawdę wymieniamy te same zespoły, które w zeszłym roku. Z tym, że tym razem ewidentnie widać, że tak mi się wydaje po tych testach, że Renault jest bliżej McLarena. A Red Bull z Ferrari to jest ta dwójka, którą, którą trzeba będzie gonić. Ja tak odczytałem słowa Erika Boullier, że on trochę um, stara się ratować morale zespołu, bo trudno, żeby y, po utracie y, Roberta Kubicy na ten sezon od razu ten sezon y, poddał. A z drugiej strony, zobaczcie, na koniec będą zawsze mogli powiedzieć, że nie wyszło nam, no bo straciliśmy Roberta, który ten bolid nie, przygotował. Kilka w, w, wypowiedzi pan. W, Czytałem też jakby odpowiedzi na pytania Eryka Buliera w, w Autosport.com, gdzie on był na, po prostu na bieżąco, e, odpowiadał na pytania e, internautów e, w Barcelonie I, i mówił, że tak naprawdę no, różnica między stylem jazdy w tej chwili Roberta i, i Nika Heidfelda jest no, no, właściwie minimalna. Oni podobnie... To, to, co najważniejsze w tym sezonie będzie, to jest zużycie opon i tutaj oni jeżdżą bardzo, bardzo podobnie, choć kiedyś, pamiętam, mówiło się, że, że Robert jest takim drapieżnym niszczycielem, niszczyciele, tak. że drapieżnie jeździ, Opo. że agresywnie jeździ, zużywa. A, a Nick Heifeld jest taki jedwabny Nick, że, że po prostu się przemyka tam y, bardzo płynnie. Natomiast to widocznie chodziło o to, że wtedy można było tak jeździć, i Robert tak jeździł, a teraz nie można tak jeździć, i on tak nie jeździł. I dlatego Bullier mówił, że właściwie różnica jest minimalna. Bardzo płynnie przeszło, jakby takie właśnie zaimplantowanie y, Heitfelda do zespołu. On właściwie nadaje na tych samych częstotliwościach, y, co, co nadawał. Kubica do inżynierów także jest bardzo doświadczony no wszystko idzie super, także mi się wydaje, że, że tu dużej różnicy w sensie współpracy z inżynierami, jak takie korzyści dla zespołu, to dużej nie ma. Moim zdaniem różnica byłaby na torze, czyli ta osobista przewaga Kubicy jako kierowcy nad, nad, nad Heitfeldem jako kierowcą, ale, ale tak w tej chwili przy testach, przy, przy sprawdzaniu to takiej dużej różnicy nie ma. Nieraz też mówiliśmy o tym, że te opony mogą być w tym sezonie kluczowe, ich zużycie. Mówiliśmy nawet o tym, że niektóre zespoły przewidują wyścigi bez tankowania z czterema stopami ze względu na no, zużywanie no, się. Tak, tak, tak. Natomiast tak. te, te ostatnie testy w Barcelonie, przypomnijmy sobie, jak żeśmy rozmawiali dwa tygodnie temu, że Barcelona tak naprawdę pokaże, jak się zużywają te opony i to będzie taki ostateczny test tych opon. Po czym z tych wielkich oczekiwań, że będzie masowa krytyka, że guma fruwa po torze i tak dalej. Pojawiły się wypowiedzi, że, że coś się zmieniło, że te opony pracują dużo lepiej, że te mieszanki są poprawione. Być może jakaś, jakaś zmiana w, w samym Pirelli nastąpiła i Kurczę, za, za to ją kocham. Formuła 1 y, jest takim sportem, w którym dzisiaj sobie z radkiem rozmawiamy o oponach, o tym, że się będą w Australii niszczyć. Po czym y, spotkamy się w poniedziałek po Australii i powiemy sobie, ha, jakie świetne są te opony, nie musiały ne, wcale pracować. E, tak silnie, jak, jak żeśmy się z tego spodziewali. Nick Heidfeld na pewno będzie zawodnikiem, który, jeśli te opony będą się niszczyły, to będzie miał przewagę na to, że ze względu na swój styl jazdy, to jest facet, który jest w stanie dojechać do mety nawet na samych obręczach kół, cool. I, i, i pewnie dlatego, yy, yy, dlatego, yy, dlatego, yy, dlatego spodziewam się całkiem niezłego wyniku w Australii.